A mieszkanie to dla wielu Polaków najważniejsza inwestycja w ich życiu. No i warto wiedzieć, jakie rzeczy mogą się zdarzyć, gdy kupujemy to mieszkanie. No przede wszystkim zagrożenia te są inne na rynku wtórnym i na rynku pierwotnym. Na rynku wtórnym trzeba zwracać uwagę na to, od kogo kupujemy mieszkanie i jakie kupujemy mieszkanie. Żeby na przykład nie zdarzyło się w ten sposób, że razem z mieszkaniem dostaniemy na przykład niechcianych lokatorów i w świetle prawa dostaniemy kogoś niejako razem z mieszkaniem i nie będziemy mogli korzystać w pełni z tego, że kupiliśmy mieszkanie. Trzeba też zwracać uwagę na to, czy mieszkanie czasem nie jest zadłużone. Pierwsza rzecz to oczywiście hipoteka, czy czasem nie jest jakaś wpisana. A druga to, czy nie jest zadłużone we wspólnocie, czy wszystkie rachunki są uiszczane i tak dalej. To oczywiście musimy zweryfikować. Trzeba też zwracać uwagę na to, jak mieszkanie jest położone, w jakiej okolicy i czy ta okolica się nie zmieni. Tutaj trzeba przestudiować plan zagospodarowania przestrzennego, żeby dowiedzieć się, jakie plany wobec okolicy ma gmina, czy może jakaś droga szybkiego ruchu się nie pojawi, może tory kolejowe. To trzeba sobie samemu zrobić, bo oczywiście sprzedający, jeżeli coś takiego jest, to raczej nam tego nie powie, bo będzie chciał się po prostu pozbyć mieszkania. Trzeba też zweryfikować to, jakie będziemy ponosili koszty w związku z nieruchomością. W starych mieszkaniach może zdarzyć się tak, że na przykład będzie dość wysoki fundusz remontowy, no i każdego miesiąca ileś tam set złotych trzeba będzie więcej płacić. Te różnice w czynszu miesięcznym dla takiego samego mieszkania w różnych miejscach, w różnych wspólnotach, spółdzielniach mogą wynosić nawet kilkaset złotych. To w skali roku już robi kilka tysięcy złotych, czyli jest to sporo pieniędzy. Warto też oczywiście zwrócić uwagę na to, w jakim stanie jest mieszkanie, bo co z tego, że kupimy tanią nieruchomość, jeżeli okaże się, że trzeba w nią włożyć 30 tysięcy w jakiś remont. Więc dokładnie sprawdźmy, jak na przykład są okna, czy mieszkanie ma szczelne okna, czy jest izolacja dobrze zrobiona. Warto odwiedzić je wtedy, kiedy jest gorąco, wtedy, kiedy jest zimno, żeby jakby wszystkie okoliczności sprawdzić.